Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie nagramy szybciej pierwszy odcinek Reporter 2. Niezwykle super, po prostu genialnego horroru, który już nagrałam przed chwilą odcinek, ale no nie powiem, nie udał się, no bo jak to ja, gapa, zapomniałam włączyć nagrywanie dźwięku. Także zaczynamy na szybciutko ultra i lecimy z investigation, czyli śledztwem. Ładowanie, jest ekran ładowania. Zaraz nam się załaduje i będzie mega, mega fajna i przerażająca zarazem. Wprowadzająca w klimat. Mini taka... Takie wprowadzenie jakby do horroru po prostu. Sami zobaczcie, jakieś kamery. Jakieś gołębie. Ręka grzebiąca w ziemi. Ręka. Miś. Las. Czy inne okropnie wyglądające rzeczy. Jakieś duchy. Uciekania w lesie. Cmentarzyska. Druty kolczaste. Wisielce. Duch, krew. Wszystko. Error signal. I zaczynamy. To jest chyba gazety, znaczy te kasety jakieś. What the hell is this nightmare is hunting me again? Co do diabła? Znowu ten sen mi się przyśnił. Stas niedługo powinien zadzwonić. O, to chyba on. Musimy odebrać telefon. I bez zastanawiania się odbieramy. Samsung? Fajny. Fajny laptop. Halo, Stas? Jak dobrze, że cię słyszę. Do you recognize me? Come on. I'm all ears. Tak. To nie było łatwe. Nie mam za dużo czasu, żeby ci mówić wszystko o detalach. Ta dziewczyna, której szukasz... Ona została zabita przez jego stepfathera. The state police went to extend to find the trace case. Policja nie była jakoś zainteresowana poszukiwaniami i w końcu uznano, że umarła. Umarła na elektrycznym krześle 2 tygodnie później. Świadkowie mówią, że ona powtarzała, że jeżeli nikt jej nie zatrzyma, zginie jeszcze wiele osób. Myślę, że powinieneś odwiedzić ten hotel. I pewnie jak znam życie, to zaraz będzie kazało nam się przenieść jakoś do tego hotela. Well, okay, Stas, thank you. Staś w ogóle, jak to brzmi, jak Staś. O, drzwi otworzone. Otwieramy i idziemy. A, nie zapomnij kamery, dobra, bo bym bez kamery poszła. Gdzie może być kamera? O, tam coś leży, przypomina kamerę. Tak, to kamera, dobra. Kamera i niezbędne bateryjki Duracell. Say what? Dlaczego te twarze są zniekształcone? Dobra. I czemu, czy wszyscy ludzie zginęli w 2017? Tutaj młody człowiek dosyć. Młoda, bardzo młoda kobieta. Dobra, lecimy dalej. Nie będziemy się zatrzymywać w tym miejscu już dłużej. To jest twój dom. Tak. Ale mam stracha. Aha, tak się czuło, ten takuje. Dobra, i teraz chyba idziemy do tego hotelu. Ale się boję. O Jezu, ciarki mamy. Kurde. Kolega właśnie mi polecił tą grę. Gadzik, Patryk, gadał z nami tam. Czasami na live'ach grał z nami, gadał. Ale przecież tamten odcinek niepełno nie wyszedł. Bierz tą kamerę. Tam ktoś będziesz... Tam ktoś idzie.
jakiś gór. Jezus Maria. Się boję. Czym ty jesteś? Boże święty, czym ty jesteś? Co tu się stało? Boże święty. Jezus Maria, co to było? Do cholery trajasnego, co to było? Jezus. Po co to nagrywasz? Z kamerą raźniej. Najwyżej ktoś zobaczy, że kamera tu była. Jezus. Się boję. Otwieraj to. Tu nic nie ma. Otwieraj to. Dzban. Taki jak ja. Dalej. Talerz. Taki jak ja. O, jaki ładny ten. Rzuciłabym nim. Czemu nie mogę tego wziąć? Bym się broniła przed tymi stworami. Boże, ja się boję. Zaraz. Amelka. O Jezus. Nic nie widzę. Dobra. Słuchajcie, myślę, że to na razie wystarczy, bo ja się trochę boję i popatrzymy w tą piękną ścianę. Albo w podłogę najlepiej. I ja na razie kończę ten odcinek, bo naprawdę nie mam za bardzo już czasu. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku.